5 lipca radni powiatu kościerskiego obradowali na wyjazdowej sesji poświęconej stanowi dróg powiatowych. Zwizytowane zostały drogi wybrane przez zarząd powiatu do realizacji w 2012 roku. Sesja wyjazdowa była inicjatywą radnych opozycji. Składała się z części teoretycznej oraz wyjazdowej, podczas której radni odwiedzili miejsca najważniejszych inwestycji drogowych. Naoczne zapoznanie się ze stanem dróg powiatu miało pomóc radnym w podejmowaniu słusznych decyzji inwestycyjnych. Te zdaniem Krzysztofa Michnowskiego nie zawsze są trafione. Proszę Państwa, skutek był po pierwsze. Radni, bo mamy radnych, którzy mają pierwszą kadencję, żeby zobaczyli, jak wyglądają nasze drogi. Po drugie, żeby zobaczyli, na jakie drogi zarząd przeznaczył te kwoty. No i powiem, takie było rozczarowanie radnych, że wydajemy na takie drogi. Między innymi na, co podkreślam, Karsinosowo. Jest to peryferyjna miejscowość. Na tą drogę wydajemy 600 tysięcy złotych, gdzie jak każda droga powinna ulegać poprawie, ale mamy gorsze drogi, które świadczą o powiecie i gdzie mamy sumę 190 tysięcy z gminy Kościerzyna i nie podejmujemy tego działania. Innego zdania jest Piotr Lizakowski. Starosta podkreśla zasadność organizowania sesji w całości poświęconych drogom powiatowym, których stan jest w jego opinii średni, ale ulega nieustannej poprawie dzięki toczącym się modernizacjom. Drogi w powiecie kościerskim właściwie są zbliżone do innych dróg. Są drogi o bardzo złym stanie technicznym, które wymagają, bym powiedział, nawet nagłych napraw. Są drogi o średnim stanie technicznym i są drogi, które są w bardzo dobrym stanie technicznym. Można powiedzieć, że tak jak w każdym właściwie powiecie. Dużą troską radni wykazali się też w kontekście dróg wojewódzkich. Były pytania na temat dróg wojewódzkich, ich stanu i utrzymania, bo tak naprawdę dla mieszkańca nie jest ważne, kto jest zarządcą drogi, tylko jej stan techniczny, żeby była przejezdna, żeby nie zniszczyć sobie koła, żeby nie wpaść w jakąś dziurę, żeby było bezpiecznie dla rowerzystów. To są tematy bardzo istotne. W tej chwili na terenie powiatu kościerskiego trwa szereg inwestycji drogowych, wśród nich budowa 2,5-kilometrowej schetynówki w Lipuszu. W niedługim czasie rozpocznie się również rozbiórka wiaduktu w Wielkim Klinczu i budowa kilkusetmetrowego chodnika prowadzącego do muzeum we Wdzycach Kiszewskich.